Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Ponownie jestem na tym samym polu, na którym znalazłem złotą obrączkę. Będą robione dzisiaj poprawki. Widzicie, pole już jest praktycznie przygotowane pod zasiew fasoli, więc troszkę mięciutko będzie, ale postaramy się z kolegami dzisiaj troszeczkę to pole jeszcze poprawić i coś może z tego pola wyciągnąć. Teraz wyszło coś takiego. Zostawię, tak. Zostawię do analizy, no. Coś znalazłem w tej grudce. Coś okrągłego. Nie, to będzie guziczek, proszę Państwa. Mamy guzik. Patrzcie. Jest uszko. Jest guziczek. Zobaczymy, czy coś widać na nim. Tak, jest... Chyba jakaś cyfra tutaj, patrzcie, jakąś cyfrę widać. Momencik, namoczę to. Mam wodę. Tak, patrzcie. Trójeczka. Mamy pierwszy czubeczek ołowiany dzisiaj. Coś trafiłem teraz. Chyba guziczek jakiś. Tak, mamy guziczek, proszę Państwa. O, super. Uszko jest? Jest uszko. Jest uszko z drutu. I to będzie guziczek carski. Ciekawe, czy piechota, czy artyleria. Caraczek. Mamy monetkę, kopiejki. Będą dwie albo trzy. Taki nominał. No, kopiejka. Rocznik 1900 albo 901. No, mamy monetkę. Taką oto łuseczkę teraz z Mauserka trafiłem. Proszę bardzo. Kreta schowam. I mamy coś takiego. Żmijką tak zwaną. Pierwszy raz coś takiego znalazłem, ale bardzo się cieszę. Wyszła jakaś monetka, ale jest bardzo, bardzo zaklejona. Leciutka, stawiam na jakiś perelek. Teraz wyszła kolejna łuseczka z Mauserka. Witam wszystkich. Andrzej ma chrypeczkę. Andrzej znalazł dzisiaj swoją pierwszą fibulę, ale patrzcie jaką piękną.
Taka wielka fibuła. Jeszcze nie wiemy, jaki to okres, bo świeżo z pola, ale jest mega, mega znalezisko. Prosto z Matcza. Zapraszamy na kresowy zlot poszukiwaczy. Kończę dzisiejsze poszukiwania. Powoli zawijamy do domu, a tymczasem zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci z naszego wypadu oraz troszeczkę złomu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Poprawki na tym polu udały się wyśmienicie. Jak widzicie, sporo tych fancików wyszło tym razem. Byliśmy we trzech, na dwie Manticory i Xterkę. I to są fanciki, które udało nam się podczas tego wypadu wykopać. Tutaj mamy jakieś łuseczki, czubeczek ołowiany, kuleczka shrapnelowa, tutaj coś myśliwskiego, jakieś druciki. Tutaj jest jakiś klin, jakiś przecinak. Proszę bardzo. Stop. Nie wiem, co to będzie. Czy to jakaś miedź? Czy coś takiego? Trzeci już taki kawałek na tym polu wyszedł. Guziczki. Polski guziczek z orzełkiem w koronie, ale stany, widzicie, tragiczny. Tego guziczka. Guziczek brytyjski. Wzór guzika 1901. Proszę bardzo. Taki guzior. Tutaj prawdopodobnie Rosja carska z trójeczką. Uszko jest. Proszę bardzo. Uszko takie dosyć ciekawe, bo to jest, tak mi się wydaje, płaskownik jakiś. Kolejny guzik Rosji carskiej, ale widzicie, stan tragiczny. Tutaj aż coś wybuliło na nim. Proszę bardzo. Spód ładniejszy od góry. To był guzik wielowarstwowy. I najfajniejszy chyba guziczek. Rosja. Wzór guzika 1857. Po umyciu na guziku pojawiło się złocenie. Bardzo fajny guziczek. W przyzwoitym stanie. Z uszkiem oczywiście. Lecimy dalej. Tutaj mamy kopiejki, jeden heller, plomba, niestety nieczytelna. Tutaj mamy PRL-ka, dwa grosze współczesne. Ten przedmiot, prawdopodobnie może to być jakiś prymitywny grot. Przedmiot bardzo ciężki, jak na swoją wielkość. Zostanie do ekspertyzy konserwatora zabytków. Z tej strony teraz żminka napoleońska. Bardzo fajny fancior. Pierwszy raz w życiu trafiłem taką żmijkę. Tutaj widzicie jakieś takie nacięcia, zdobienia tej żmijeczki. Bardzo mnie cieszy to znalezisko. I na sam koniec fibula żelazna ze zdobieniami, jak widzicie, które się pojawiły już po umyciu. Fibula ma długość 8,5 cm. Mega znalezisko. Wypad bardzo udany, z tego względu, że to były poprawki, pole było troszeczkę spulchnione, ale tak czy tak, jak widzicie, efekty są bardzo udane. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do Was. Cześć!